Dobry wieczór, w zasadzie dzień dobry, bo już jest jasno. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w kolejnym naszym, podczas kolejnego naszego spotkania z cyklu Czwartek na Luzie. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone szachom, czyli temu, jak Polacy podbili świat szachowy. I naszym gościem jest... No i to jest bardzo poważna sprawa. Naszym gościem jest pan doktor Andrzej Filipowicz, który jest polskim szachistą, mistrzem międzynarodowym od roku 1975, międzynarodowym sędzią, autorem książek o szachach, dziennikarzem, redaktorem naczelnym magazynu Szachisty, uczestnikiem 24 olimpiad szachowych. Chyba dobrze. Sześciu, nawet sześciu. 26. I jako, to jest rzeczywiście, też chciałam o tym powiedzieć, jako trzeci Polak w historii został uhonorowany tytułem członka honorowego Międzynarodowej Federacji Szachowej. To jest, brzmi bardzo, bardzo, bardzo poważnie, więc chociaż to czwartek na luzie, to ja teraz bardzo poważnie się witam i dziękuję bardzo za to, że zgodził się Pan wziąć udział w spotkaniu i odpowiedzieć na wszystkie pytania o szachy. Dziękuję bardzo, mnie jest również bardzo przyjemnie. Też mówię dobry wieczór czy dzień dobry. Wszystko zależy od miejsca pobytu. To prawda. Byłem w latach różnych i 8 godzin w stosunku do Polski, do przodu i do tyłu. Także to bywało różnie. Zatem dobry wieczór i dzień dobry. I chciałam pokazać, że ja się przygotowałam jak zawsze. Szachownica i ja już wiem, że to jest szachownica z rzeką. Jest. Mam szachy. Mam szachy, którymi gramy u mnie w domu, bo tak jak rozmawialiśmy przez moment przed spotkaniem, ja mam takie wrażenie, że szachy to jest taka gra, którą każdy ma w domu. Nie każdy umie grać, ale każdy ją ma i chyba wypada mieć szachy w domu, prawda? Tak, naturalnie. Dobrze jest mieć szachy. Dobrze w ogóle się interesować takimi grami umysłowymi. Te szachy są oczywiście dyscypliną sportową i kulturalną i naukową. Różnie można na to patrzeć. A proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że tylko geniusze mogą dobrze grać w szachy? Czy to jest tak, że tylko prawdziwi geniusze mogą przewidzieć ruchy? Czy to jest tak, że można to wyćwiczyć i że po iluś rozgrywkach jesteśmy w stanie przewidzieć ruchy przeciwnika? Nie ulega wątpliwości, że rodzą się ludzie niezwykle utalentowani, którzy mają tak wspaniałą pamięć. No, przykładowo arcymistrz Stal, mistrz świata w 1960 roku, pamiętał około 5000 partii. 5000? Niemożliwe, ale ja jechałem z nim przykładowo taksówką w Warszawie i pytam się miszy i podaję mu pozycję. A on mówi, że ta pozycja to jest takiej i takiej partii grana w Zurychu w 1959 roku. Grali ją tak zawodnicy i wyrecytował wariant od pierwszego do ostatniego posunięcia. Niesamowite. Zdarzyło w kilku partiach. On oczywiście zaliczał się do geniuszy, ale to nie oznacza, że dowolna osoba może opanować grę w szachy i może wyćwiczyć sobie pamięć do tego stopnia, że różne rzeczy pamięta. Natomiast oczywiście tak zwanym geniuszom, jak pani tu przytoczyła, jest znacznie łatwiej. Są ludzie urodzeni z takim niebywałym talentem w różnych dziedzinach i również i w szachach, ale okazuje się, że przykładowo w szachach w okresie tych kilku wieków, a właściwie oficjalnie te mistrzostwa się zaczęły od 1886 roku, to zaledwie 16 zawodników zostało mistrzami świata. To oznacza, że to nie jest łatwe. No ja sobie wyobrażam, że to musi być tak naprawdę bardzo trudna gra i trudna dlatego, że wymaga myślenia przede wszystkim. To jest taka umiejętność chyba kluczowa. Nie, to się dawniej wydawało, że tylko myślenie. Obecnie wiedza coraz bardziej dominuje. Oczywiście myślenie jest potrzebne, bo to trzeba w bieżących sytuacjach się orientować. Cała sprawa polega na tym, żeby zrozumieć pewne zasady, że pierwszy ruch zawodnik może zrobić na
20 sposobów. Przeciwnik może odpowiedzieć na 20 sposobów, czyli mamy po pierwszym ruchu 400 pozycji. W następnych ruchu pojawiają się tysiące pozycji, czy miliony pozycji. I jeżeli się nie zna zasad poszczególnych, bo teoretycznie wszystko można wymyśleć, ale w praktyce to jednak się trzeba posługiwać częściowo intuicją i w dużym stopniu wiedzą, żeby niepotrzebne warianty eliminować i zastanawiać się tylko nad niektórymi posunięciami. Czy to jest tak, że przygotowując się do zawodów, zawodnicy czytają jakieś książki, sprawdzają taktykę swoich potencjalnych przeciwników i starają się swoją ułożyć i rozgryźć rozgrywkę? Naturalnie. Ja dysponuję bazą gdzieś 7 milionów czy 8 milionów partii. To jest, oczywiście to nie jest ta największa baza, bo zawodnicy czołówki światowej mają jeszcze większe bazy. Oni przeglądają i dokładnie analizują wszystkie dotychczas rozegrane partie przez tych zawodników, przez ich przeciwników, przygotowują się i starają się znaleźć coś innego, nowego, korzystając obecnie niestety z komputerów. I komputery, które osiągnęły od iluś tam lat bardzo wysoki poziom gry, silniejsze są od mistrza świata nawet, i one pomagają w znalezieniu wariantów, które zawodnik musi zapamiętać i powtórzyć przed grą, żeby nie zapomniał w trakcie partii. A komputery ułatwiają czy utrudniają takie rozgrywki? Bo no trochę dają podpowiedzi. Dla mnie komputery zniszczyły szachy. Aha. Kiedyś to były szachy tam opierając się i ludzie popełniali błędy. Teraz mogą analizować partie i znaleźć, że tak powiem, prawidłowy przebieg partii zgodnie z wytycznymi i z klasą gry komputerów. I komputery trochę jak gdyby obniżyły rangę szachów. A czy są jeszcze zawodnicy, którzy nie sprawdzają się w świecie komputerowym przed zawodami? Naturalnie są, ale coraz bardziej jednakże od chwili, kiedy Garry Kasparow, mistrz świata, przegrał mecz z Deep Blue przed laty, to od tego czasu właściwie komputery decydują o przygotowaniu szachistów, o znajdywaniu nowych dróg i tak dalej. I rola komputerów w szachach stała się bardzo poważna, bo przed laty partie, jak się nie skończyły po 40 posunięciach, to były odkładane z jakimś tam odpowiedzią, są reguły odłożenia partii, zapisywania ruchu i tak dalej. I potem się przychodziło i analizowało się w domu, często, znaczy w domu, często z pomocą kolegów z drużyny czy innych przyjaciół, i przychodziło się na partię, żeby dokończyć ją następnego dnia. Teraz okazało się, że komputery potrafią przeprowadzić całkowicie analizę takiej odłożonej pozycji i w związku z tym musiały być dogrywki skasowane i partia musi się zakończyć w jednej sesji, że tak powiem. A ile czasu trwa taka sesja? Teraz to krócej, tam do 7 godzin, a ja grywałem po 12-14 godzin dziennie. No to długo, to rzeczywiście długo. Tak, i to były dogrywki. Niekiedy się nawet kończyło partię w pociągu, bo był ostatni pociąg i trzeba było dokończyć partię, to się grało w przedziale. Takie były historie w dawnych czasach. Ja zanim do nich przejdziemy, bo o to też chciałam podpytać, to chciałam poprosić o wyjaśnienie słowa, które teraz wszyscy słyszeli już. Co to jest gambit? Gambit to jest po prostu, tak, u nas są sformułowania gambit hetmański, gambit królewski, gambit łotewski i tak dalej. Jest to ofiara pionka w pierwszych posunięciach, najczęściej w drugim czy trzecim jest to ofiara pionka, ale no bywają śmieszne historie. Nasz jeden szachistów wzięty do wojska i zatrudniony w jakiejś instytucji wojskowej musiał wysłać list do Ministerstwa Obrony Narodowej i napisał, i zamiast gabinet ministra, to zaadresował gambit ministra. Doszło? Przyzwyczajenie, prawdopodobnie doszło. Ale chodziło jako anegdota przez wiele lat. To wierzę. W każdym razie jest to ofiara pionka.
która oczywiście jest poparta analizami wielopoczynnikowymi. Chciałam spytać, skąd wzięły się szachy w Polsce? To znaczy, kto je spopularyzował, kto je do Polski przyprowadził, przywiózł? Na pewno się pojawiły w XII wieku w Polsce, raczej na dworach szlacheckich czy królewskich. Chodzi hipoteza, że to w czasie wojen krzyżowych dotarły. W każdym razie ostatnie wykopaliska, nawet tam przed iluś tam laty, nie tak dużo, 10 czy 15 lat temu, znaleziono szachy sandomierskie, które wykazują, że to jest XII wiek. Potem były grywane na dworach szlacheckich, na królewskich i tak dalej. Król Sobieski grywał w szachy. No właśnie, chciałam się spytać, czy to prawda, że Sobieski z Marysieńką grywali w szachy? Nie jest to wykluczone, bo sam grywał w szachy, ale czy grywał swoją ukochaną żoną, Wilanowie zresztą, to nie wiadomo. A czy szachy, to pytanie, które teraz zadam, nie zadaję bez powodu. Czy szachy kiedyś były elementem wykształcenia? To znaczy, czy dobrze wykształcony młody człowiek musiał potrafić grać w szachy? Może nie było to tak ściśle stwierdzone czy tam wskazywane, ale no jednakże ludzie wykształceni umieli grać w szachy. W każdym razie w szachy grało wiele osób z elit. Już nie chodzi o zamożne arystokratycznych i tak dalej, ale w ogóle z elit. I to było dowodem, że ludzie potrafią jakby myśleć na wyższym poziomie. I ta umiejętność gry w szachy była wskazana, albo nawet służyła, była jakąś tam reklamą człowieka, bo w gruncie rzeczy szachy powstały w Indiach jako gra wojenna, symulacja gry wojennej. I od tego samego początku są te dwie armie, białe i czarne, które się zwalczają nawzajem. Co daje człowiekowi gra w szachy? Umiejętność. Najważniejszą rzeczą w grze w szachy jest kwestia podejmowania decyzji. Młody człowiek, nawet bardzo mały, 5-6-letni, dziecko, które gra w szachy i zostaje samodzielnie przy szachownicy i ma rozwiązać problem, ma podjąć decyzję. I to podjąć decyzję w określonym czasie, bo na przykład grywa się tam, jest na 40 posunięć, jest powiedzmy półtorej godziny, pół godziny na dokończenie partii, dodatkowo dają po 30 sekund na ruch i w tym czasie na te 40 posunięć czy ileś ma określoną ilość czasu. I nieważne, czy podejmie dobrą czy złą decyzję, musi podjąć w określonym czasie. Podjęcie dobrej decyzji w określonym czasie daje jednakże, bardzo kształtuje człowieka i uczy tego, co powinien właśnie każdy człowiek umieć. Podejmować decyzje w trudnych sytuacjach, czy nawet w dobrych sytuacjach. I to jest zaleta. Ponadto no to oczywiście są te kwestie naukowe, że się bada pozycje, ocenia się i tak dalej. Są też kwestie kulturalne, bo gra się też z różnymi narodami i tam są różne zwyczaje i tak dalej, chociaż przepisy są jednakowe. Przy czym przepisy szachowe obowiązują od początkujących szachistów, od 5 czy 4 roku, czy 6 do 104 roku życia są takie same. I nie ma żadnych wyjątków i dzieci grają z dorosłymi na tym samym poziomie. Czyli może być tak, że 5-6-latek będzie grał z 70-latkiem. Nawet więcej. Na turnieju takim festiwalu szachowym w Rowach przed paru laty był taki zwany przez nas komandorem, komandor Henryk Malinowski, który miał 91 lat i grał z takim juniorem, który miał 7 lat i grali poważnie w szachy. Po zakończeniu partii siedzieli i analizowali partię i swoje możliwości. I to nie jest wyjątek. Fantastycznie. Dopytuję o to dlatego, że śledząc poczynania i umiejętności szachowe mojego syna,
to dzieciaki jeżdżą na zawody i zawsze są w swoich grupach wiekowych. Czyli rozumiem, że to bardziej chodzi o to, żeby dzieciaki się przyzwyczajały do pewnych. Muszę Do... przyznać, że mi się to nie podoba, teraz daję, bo ja uważam, że w każdej grupie, no Amerykanie na przykład to w szkołach robią, że po trzech klasach tworzą klasę najlepszych. I ci tam powiedzmy awansują już tam dalej widzą przyszłość, wiedzą. I to samo jest w szachach. Są bardzo utalentowane dzieci 6-7-letnie, które już nie powinny grać z rówieśnikami, tylko grać przynajmniej 10-latkami, 15-latkami, a nawet wyżej. Są teraz turnieje otwarte, gdzie te dzieci mogą się zmierzyć nawet z arcymistrzami, z czołowymi szachistami Polski czy świata w otwartych turniejach. I ja uważam, że nie jest dobrze, bo no oczywiście jest to system rozgrywek, który daje możliwość gry w Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata, ale nie jest dobrze, że gra się wśród tych samych kolegów do 8, 10, 12 i tam do 18 lat przez 10 lat. Jasne. Czy to jest tak, że jak mamy takiego maluszka w domu, który zrobiło na mnie wrażenie to, o czym rozmawialiśmy udostępnieniem tego spotkania, to, że mówił Pan o 3-latku grającym w szachy? Tak, w Moskwie jest taki młody zawodnik, popularny nawet z Mistrzem Świata Karpowem grał partię. No właśnie, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i chciałam się spytać, I czy... płakał po przegranej. No, ja mu się nie dziwię wcale, natomiast, ale rozumiem, że 3-latek płakał. Tak, raczej 3 lata płakał, ale grał zupełnie dobrą partię. No ale powiedzmy, to jest rzadkość, natomiast 5- czy 6-latkowie to osiągali bardzo wysoki poziom gry. Rzecz realnie biorąc. Czy możemy po czymś poznać, że nasze dziecko ma predyspozycję do tego, żeby być mistrzem świata? Przede wszystkim w szachach jest tak, trzeba umieć się skoncentrować. Ważne, i żeby inne zewnętrzne czynniki nie przeszkadzały. Hałas dookoła. Niektórzy są zatyczki do ucha wkładają, nawet starsi zawodnicy czy młodsi różni, żeby nie słychać, co się dzieje na sali gry. Ale to nie na tym polega sztuka. Polega sztuka na koncentracji, tym, że o wszystkim innym się zapomina i patrzy się tylko na tą pozycję. To się przydaje zresztą w niektórych dziedzinach pracy również. Absolutna koncentracja. I to jest dość ważne. I ta umiejętność koncentracji jest bardzo związana z szachami. Umiejętność koncentracji. Potem umiejętność wyboru jednego posunięcia, czyli podjęcie decyzji. Jak się widzi trzy dobre, na przykład, że trzeba podjąć jakąś decyzję. Tak samo jak trzy złe pozycje, ale takie, że można uratować daną pozycję. W każdym razie ja uważam, że z dziećmi trzeba grać poważnie. Przestrzegać wszystkie przepisy, które są identyczne, jak już mówiłem, od 5. roku życia do 105. I że trzeba tak samo, dotknięta idzie, postawiona stoi. Dotknął figurę, musi nią grać. Postawił, wypuścił z ręki, musi stać. Obojętne, czy ta figura jest stracona, czy ruch prowadzi do przegranej, to tak należy traktować dzieci, bo to uczy powagi w innych sytuacjach życiowych, że są takie sytuacje, że nie można się cofnąć. Czyli każdy powinien rozkładać swoją szachownicę, nie tylko trzymać w domu, ale grać Tak. tak naprawdę. Przy czym teraz są wielkie możliwości. Nie tylko w Polsce jest bardzo dużo turniejów o różnym poziomie gry. Są grupy turniejowe podzielone w zależności od początkujących, czy tam bardziej doświadczonych szachistów z rankingiem, czy bez rankingu światowego. I w związku z tym nie ma kłopotów z zagraniem w szachy w odpowiednim turnieju. Są szkolne turnieje rozbudowane, drużynowe, indywidualne. I grane w różnych miastach Polski. Ponadto no, ciekawą rzeczą jest to, że szachiści mogą pojechać na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, zobaczyć inne kraje, poznać inne języki, zobaczyć, że bez języka się nie da żyć, nie można się z kolegą z innego kraju porozumieć. To są te dodatkowe zalety szachu, niezależnie czy będzie grał wyczynowo czy nie.
Ja bym chciała, żebyśmy zrobili taki skok do roku 1930, do Olimpiady Szachowej, w czasie której zdobyliśmy historyczne, było historyczne zwycięstwo polskiej drużyny. Co się takiego wydarzyło w roku 1930? Prawdę mówiąc, w okresie przedwojennym, od pierwszej olimpiady, której graliśmy, czyli od Hagi 1928 aż do Buenos Aires 1939, Polska zaliczała się do trzech najlepszych drużyn świata. Obok Stanów Zjednoczonych i Węgier. Zdobyliśmy złoty medal, dwa srebrne i trzy brązowe w tym czasie. Złoty medal w dużym stopniu w Hamburgu w 1930 roku zawdzięczamy przede wszystkim Akiwie Rubinsteinowi, niezwykle silnemu szachiście, który potrafił w jednym roku wygrać 5 międzynarodowych turniejów i to był tak zwany rok Rubinsteina. Tu jest na zdjęciu jako młody Rubinstein. Niestety on na olimpiadzie szachowej zrobił wspaniały wynik na pierwszej szachownicy, chyba 15 z 18 punktów możliwych do zdobycia. Przy czym no, był liderem zdecydowanym drużyny i mógłby walczyć o tytuł mistrza świata wcześniej, w 1914 roku, w pojedynku z mistrzem świata Emanuelem Laskerem, ale pierwsza wojna światowa uniemożliwiła to. A po wojnie już znacznie gorzej się czuł. Jeszcze w olimpiadzie w 1930 roku w Hamburgu był naszym liderem i zrobił wspaniały wynik. W następnej olimpiadzie w Pradze w 1931 roku były pewne odznaki choroby i zdobyliśmy tam srebrny medal i tak dalej. I tak to się toczyło. W każdym razie to był wielki szachista, z którego partii korzystają nadal najlepsi szachiści świata. Czy on miał swoje warianty, tak? Tak, tak. Właśnie zastanawiałam się nad odpowiednim słowem. Tak. Przede wszystkim był znakomity w grze, w końcówkach. Końcówka to jest ta część gry, jak gdyby są trzy fazy gry. Debiut, gra środkowa i końcówka. Końcówka oczywiście decyduje w większości o partię, no ale należy ją przygotować grając dobrze debiut i grę środkową. W każdym razie w końcówkach na bardzo uproszczonym materiale, gdzie na przykład zostaje jedna figura i same pionki, czy dwie figury przeciwko dwóm figurom i samych pionkom, to wymagana jest olbrzymia wiedza i olbrzymia umiejętność. I Rubinstein dotąd uchodzi za wielkiego znawcę końcówek, i mówili, że jest czarownikiem w końcówkach, że wygrywa takie pozycje, które inny ich nie byłby w stanie. I nadal te partie są wzorem dla innych. A jeszcze chciałam podpytać o kilku zawodników, o Ksawerego Tartakovera. Tartakovera to jest postać, która pochodziła z Rostowa. Jego rodziców zamordowano. On przyjechał do Polski w 1927 roku. On był obywatelem Austrii przez pewien czas i nawet walczył w I wojnie światowej, a jego brat zginął w Katowicach, w wojnie blisko Katowic. On jakoś ocalał. To był człowiek tak wyjątkowy, że potrafił pisać poezję w trzech językach: francuskim, rosyjskim i niemieckim. To jest no niezwykle trudno nawet napisać poezję w jednym języku, a w trzech to w ogóle sobie trudno wyobrazić. Człowiek, który objechał naturalnie cały świat grając w turniejach szachowych, nigdy nie miał własnego domu. Właściwie no był niesłychanej kultury, znakomity obserwator i że tak powiem autor różnych opisów szachowych, niezrównany, pisał do wielu pism i tak dalej. Ale przykładowo nie miał domu, nigdy nie prał koszuli, bo po prostu tylko kupował i wyrzucał. Naprawdę? Naprawdę, tak. Niesamowite. Miał różne zwyczaje i tak dalej, ale był geniuszem szachowym i był geniuszem językowym. Wymyślił szereg otwarć szachowych i tak dalej.
No bo po prostu zaliczał się do wybitnych. Tam był jeszcze Kazimierz Makarczyk, z którym miałem przyjemność Tak, tak. wygrać dwie partie, czy trzy nawet, zremisowałem przed laty wielu, był mistrzem Polski. Urodził się 1 stycznia w ogóle, nawiasem mówiąc, to się czasem tak zdarza. Był to bardzo poważny człowiek, też przez długie lata odgrywał wielką rolę w szachach polskich. Ponadto był Paulin Friedman, któremu w Buenos Aires w 1978 roku na Olimpiadzie wręczyłem w imieniu Polskiego Związku Szachowego medal 50-lecia PZ Szachu, który był utworzony 11 kwietnia 1926 roku w Warszawie, na blisko Placu Teatralnego na ulicy Wierzbowej, gdzie było to. Tak, i tam właśnie. No i oczywiście był słynny Dawid Przepiórka, założyciel Polskiego Związku Szachowego, pierwszy mistrz Polski 1926 roku. Postać niebywała, honorowy członek FIDE, znający wiele języków, studiujący w Monachium i tak dalej. Niestety złapany w kawiarni w pierwszych dniach okupacji i zaprowadzony do więzienia, a potem stracony w Palmirach przez Niemców. Rozstrzelany w 1940 roku. Prawdopodobnie w styczniu, trudno to jest określić datę. Co się z nimi stało poza Dawidem Przepiórką po wojnie? Oni wyjechali z Polski, prawda? Znaczy, ta cała grupa, nie, Makarczyk był cały czas w Polsce, znaczy był tam eksmitowany na części Związku Radzieckiego, jak Rosja wkroczyła 17 września. Ksawery Tartakower został potem w Buenos Aires, była olimpiada szachowa, kiedy wybuchła wojna, w Buenos Aires w 1939 roku. I Ksawery Tartakower jako porucznik Cartier wstąpił do armii francuskiej i potem brał udział w przesłuchiwaniu różnych więźniów niemieckich. Potem wyjechał do Anglii, brał udział w wojnie. Przepiórka, jak powiedziałem, zginął. Rubinstein był w zakładzie psychiatrycznym w Belgii przez wiele lat, nie wiadomo jak przeżył wojnę. Ja miałem przyjemność rozmawiania z jego synem. Nie, nie z jego synem. Ale też jego syn grywał też w szachy, nawiasem mówiąc. I poza tym jeszcze Tartakower, znaczy tak, Przepiórka, Makarczyk. Kto tam jeszcze był? Paulin Friedman. Friedman. To już właśnie powiedziałem. Paulin Friedman, on grał we wszystkich olimpiadach od 28 roku do 39 i pozostał w Argentynie z chwilą wybuchu wojny. Grał przez pewien czas w szachy, w turniejach, potem grywał w brydża głównie. To była jedna z najsilniejszych postaci polskich szachów, bo najlepsze wyniki robił na tych wszystkich olimpiadach, potrafił przyczynić się do zdobywania medali. A chciałam podpytać o rok właśnie o Buenos Aires i rok 1939. No Czy właśnie to tak, był. straciliśmy złoty medal na skutek właśnie wybuchu I wojny światowej, ponieważ tam na salę przychodziło kibiców po 5 tysięcy dziennie. Argentynie, podobnie jak i w Holandii, tak i w Argentynie szachy są niezwykle popularne. Przychodziło tam mnóstwo widzów i zwrócili się do tych drużyn, żeby kontynuowały finał. Co prawda ekipa angielska, która się częściowo współpracowała, to był wywiad angielski, oni wrócili natychmiast statkiem i nie grali w finale. Natomiast polska drużyna grała w finale, ale myśmy nie grali z Niemcami. Z Niemcami również nie grała Francja, nie grały również jeszcze tam ze dwa inne kraje, ale Niemcy wymusili na nas, żebyśmy nie grali również z Morawami, Czechami i Morawami, taką drużyną, bo tam już była pod jakąś okupacją niemiecką, bo w ogóle to był Großdeutschland tak zwany. I myśmy z nimi nie grali już i w związku z tym o pół punkta zabrakło nam do zdobycia złotego medalu. Tam oczywiście grał Najdor Tartakower, Sulik, Friedman i tak, i Regedziński wrócił do Polski, do rodziny, ale tam stwierdzono, on miał dziadka Niemca
i jego błyskawicznie wciągnęli na tą Volksdeutschlistę i chociaż on nigdy nie zdradził Polski jak gdyby, to jednak potem odsiedział w więzieniu po wojnie 3 czy 4 lata za tą współpracę z nim, z Niemcami, bo był zmuszony tam, żeby ocalić rodzinę, to musiał niestety zaakceptować to. Ale on, trudno powiedzieć jak to był, natomiast Fulik wyjechał, był w Armii Polskiej, chyba Andersa. Potem się znalazł w Australii i tam pracował jako prosty robotnik, mimo że znał 5 języków. Tartakowa to już powiedziałem, ten Paulin Friedman i Mieczysław Najdor zostali w Argentynie. Najdor stracił całą rodzinę w getcie warszawskim, córkę, żonę i tam iluś tam krewnych. W okresie Holokaustu wywieziony do obozu albo zamordowani w getcie. Żeby pokazać, że on żyje, to grał symultanę na ślepo na 45 szachownicach. Na ślepo to oznacza to, że podają mu numer szachownicy i ruch. I on pamięta te 45 szachownic i wszystkie pozycje na tej szachownicy. I grał na stadionie w Brazylii. Niesamowite. No to jest bardzo utalentowany człowiek. Ja miałem przyjemność z nim grać wiele partii błyskawicznych. Byłem również w jego mieszkaniu 310 metrów kwadratowych w Argentynie, w Buenos Aires na ostatnim piętrze. Z windy się od razu wchodziło do jego mieszkania. Ja byłem tam wtedy z dwoma juniorami i graliśmy z nim partie błyskawiczne. Był bardzo zadowolony i jeszcze się wyróżniał tym, że on znał tam we wszystkich tych restauracjach, nas zapraszał na kolację i podjeżdżał samochodem, rzucał kelnerowi kluczyk, kelner odprowadzał. Restauratorzy nie chcieli w ogóle brać od niego pieniędzy za nic. Gościli go za darmo, był niezwykle popularny. Był człowiekiem bogatym, bo zrobił karierę tam w ubezpieczeniach. A ponadto jeździł po całym świecie i znał świetnie język. Do końca mówił świetnie po polsku. Jest autorem jednej z tak zwanych nieśmiertelnych polskich partii z 30 roku. Ilu my mamy mistrzów szachowych? Proszę? Ilu mamy mistrzów szachowych? Mistrzów to mamy bardzo dużo, ale arcymistrzów trochę mniej, bo teraz tam kategorie szachowe to są bardzo skomplikowany system. Jest piąta kategoria, czwarta, trzecia, druga, pierwsza, kandydat na mistrza, mistrz i wypełnia się odpowiednie normy, potem jest FIDE, mistrz FIDE, potem jest mistrz międzynarodowy i na koniec jest arcymistrz. A arcymistrz to jest najważniejszy mistrz wszystkich mistrzów? No arcymistrz to jest taka kategoria najważniejsza. Oczywiście w tej chwili są rankingi, które zastępują jak gdyby to, bardziej różnicują poziom, bo są taki mistrz świata ma ranking 2800, a u nas no, nasz najlepszy szachista Krzysztof Duda ma 2700. Kilkadziesiąt punktów i powiedzmy, ale reszta naszych szachistów ma około 2600, więc tak nawet i tytuł arcymistrzowski ma już mniejsze znaczenie, jest oczywiście jakimś uwieńczeniem, może nie kariery, ale w każdym razie wykazaniem postępów, natomiast ma mniejsze znaczenie, bo obecnie tak jak w wielu dziedzinach życia najważniejsze są rankingi. No tak. Zarówno wyborcze, jak i zwykłe. To ja muszę zapytać o kobiety, bo bardzo dużo tych wśród szachistów jest mężczyzn, ale rok 1927 to są pierwsze mistrzostwa świata kobiet w szachach i mistrzynią zostaje Vera Menchik. Tak. I pytanie mam. No bo jak się my miałyśmy, czyli Polki, jak szybko zdobyłyśmy te wszystkie mistrzostwa? Więc Vera Menchik była właściwie Czeszką z pochodzenia, częściowo Rosjanką i ona potem się ulokowała w Londynie, gdzie zresztą w czasie bombardowania zginęła. Od 27 roku, 1927 na olimpiadach szachowych były równolegle organizowane Mistrzostwa Świata Kobiet. Ona wszystko wygrywała i z dużą przewagą aż do 1939 roku zdobywała te tytuły i tam dodatkowe jeszcze mecze wygrywała.
Natomiast w 1935 roku w Warszawie, w trakcie olimpiady szachowej, było prezydent Starzyński przyjął zarówno mistrza świata Alechina, jak i prezydenta Fiderueba, jak i mistrzynię świata Werę Męczyk. I tam Wera Męczyk wyprzedziła w 1935 roku Reginę Gerlecką. I ona, Regina Gerlecka, została wicemistrzynią świata. I nikt już nie powtórzył dotąd naszych pań takiego sukcesu. I najzabawniejsze, że miała wygraną pozycję z Werą Męczyk i tego nie potrafiła zrealizować. I zajęła drugie miejsce. No ona przeszła straszne, bo przeszła w czasie hitlerowskich tych i niemieckich badań lekarskich. Na niej robili eksperymenty, wróciła, by wykładała polonistykę w Lublinie na uniwersytecie. Zmarła ileś tam lat temu. A z pozostałych naszych szachistki, no tak, Agnieszka Brustman była w granicach pierwszej szóstki świata. Później przed tym mieliśmy Krystynę Hołuj-Radzikowską, która miała 11 chyba tytułów mistrzyni Polski. Bardzo taka pod każdym względem wyróżniająca się osoba, która tam też wygrała szachownicę na Olimpiadzie Kobiecej, jednej z pierwszych. Ponadto była Hanna Ereńska-Radzewska. No i obecnie mamy liderkę Monikę Soćko, mamy Jolantę Zawadzką, Karinę Szczepkowską i tak dalej, poprzednio Małgorzatę Wizę, Grażynę Szmacińską. One wszystkie się przekazały, zdawały te medale olimpijskie, brązowe i srebrne. Ja zastanawiam się, co jest takiego fascynującego w szachach? No przede wszystkim niebywała liczba pozycji. Miliony pozycji, które powstają w trakcie partii szachowej. I to jest pociągające, bo ludzie starają się tą pozycję rozstrzygnąć na swoją korzyść. I to jest niebywałe, że takie historie, jakie się zdarzają, że czasem oczywistego posunięcia nie zrobi i przegra, ale to jest wynikiem właśnie rozważania tysięcy najróżniejszych możliwości. I to jest fascynujące, że człowiek stara się w określonym czasie rozważyć te wszystkie i wybrać najlepsze rozwiązanie. Przy czym to nie wystarczy pojedynczy ruch, nie wystarczają serie trzeba posunięć robić. Ponadto, co jest ciekawe, że są ludzie, którzy rozegrali jedną partię nieśmiertelną, jak na przykład Andersen Kitterycki w Londynie w 1851 roku. Nadal ta szachownica jest w tej kawiarni Simpson in the Strand. Byłem w tej kawiarni akurat, i gdzie grali ten mecz, tę partię. I ta partia towarzyska zasłynęła jako nieśmiertelna partia. I każdy człowiek, nawet osiągając bardzo, każdy szachista, osiągając nawet bardzo słabe wyniki, może rozegrać partię, która budzi podziw całego świata i jest cytowana jako wiecznie zielona albo fantastyczna kombinacja i tak dalej. I to jest niesłychanie pociągające, bo ludzie przegrywają czasem wiele partii w turnieju, rozegrają jedną, którą podziwia cała Polska czy świat. To jest coś, co a propos turniejów, bo jest pan sędzią na turniejach, prawda? Ja zastanawiam się, czy jako sędzia jest podczas zawodów, jest pan w stanie po kilku pierwszych ruchach ocenić, czy ta osoba to ma zadatki na geniusza, albo czy przejdzie dalej, czy to jest nie do przewidzenia? To jest zależy, ja sędziowałem Mistrzostwa Świata już 35 chyba różnych, kobiecych, męskich i tak dalej. I to jest problem polegający na tym, że jeżeli się sędziuje te mecze najlepszych, czy Mistrzostwa Świata i tak dalej, to tam się nie rozróżnia geniuszy i tak dalej, bo mniej więcej jest hierarchia ustalona. Natomiast pytanie, czy w prostych turniejach można znaleźć talent? I można od razu oszacować talent. No oczywiście czasami jestem zachwycony posunięciami
młodych graczy, czy nowych graczy, czy mniej znanych, którzy niespodziankę stworzą w danej pozycji i tak dalej. Czy to jest oznaka geniusza? Trudno powiedzieć, bo jednakże to trzeba na iluś tam przykładach pokazać. To w szachach to nie jest takie proste. Trzeba gdzieś awansować do kolejnego turnieju, odnieść kilka sukcesów przynajmniej. Ale bywa tak, że na zawodach pojawia się jakieś objawienie, tak? Że rzeczywiście tak, pojawia się ktoś. Tak, ale pytanie, czy u nas byli przecież szachiści, którzy zdobywali Mistrzostwa Europy do 10 lat, Mistrzostwa Świata i tak dalej. Na przykład nasz Janek Krzysztof Duda zdobył Mistrzostwo Świata do 10 lat w Wietnamie przed iluś tam laty. Ja kiedyś miałem, jak matka przedstawiała mnie jego, kiedy miał 6 lat, to powiedziałem, że rzeczywiście bardzo dobrze gra, jak na ten wiek. Ale czy to jest oznaka, że można ocenić, że po iluś latach dojdzie do sukcesu przy takiej konkurencji, jak jest? Miliony ludzi grają w szachy, a świat szachowy jest zapełniony tymi arcymistrzami o wysokim rankingu i tak dalej, którzy mają wiedzę w małym palcu, jak to się mówi. No więc tak. To jest bardzo trudno. Talent łatwo ocenić, ale że talent zrobi postępy, to jest bardzo trudne do oszacowania. A czy z grą w szachy jest takie jak z jazdą na rowerze, że się jej nie zapomina? Czyli jak się grało jako dziecko, to potem dostaje się szachownik? Ruchów się nigdy nie zapomina. Natomiast klasa gry w wieku starszym jest jednak troszkę się zmniejsza. Znaczy były wyjątki. W gruncie rzeczy przez wiele lat było takie twierdzenie, że mając 35 lat osiąga się szczyt możliwości szachowych, że wiedza przychodzi i doświadczenie jest razem. Że w wieku 50 lat już zaczyna się grać gorzej, nosi się do mistrzostwa oldboyów i tak dalej. Ale były wyjątki. Emanuel Lasker, mistrz świata, który najdłużej panował 27 lat na tronie od 94 do 1894 do 1921 roku, to z kolei on nawet w wieku 70 lat robił doskonałe wyniki. Podobnie robił Wasylij Smysłow, mistrz świata przez jeden rok, w 1954 roku, i Wiktor Korcznoj. Oni w bardzo późnym wieku osiągali światowe sukcesy. Także to jest trudne do oceny. Ludzie są bardzo różni na świecie. To jakąś szansę mam, żeby się jeszcze nauczyć. To cieszę się. Tak, szansa jest, ale to jest dość trudne. Ale marna. Nie, powiedzmy dość trudne. Ja bym tak powiedział. Ja chciałam jeszcze dopytać. Nie, bo są, niektórzy się uczyli w szachy mając po 7, po 15-18 lat. Niektórzy i też osiągali dość dobre wyniki. Bo łatwiej jest zrozumieć, mając taki wiek, pewne zasady, łatwiej się przyswaja, ale z kolei się nie widzi prostych błędów. Ja chciałam podpytać, trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej, o to z jednej strony, dlaczego powinniśmy grać w szachy, ale też o to, dlaczego maluszki powinny zaczynać grać w szachy. A pytam o to dlatego, że w niektórych szkołach podstawowych dzieciaki od początku rzeczywiście zajęcia szachowe mają. I ja widziałam takie zajęcia prowadzone w jednej z warszawskich podstawówek. Te zajęcia są prowadzone przez panią Zofię Marks. I to są zajęcia dla całych klas i dzieciaki po prostu grają, tak? Uczą się wierszyków, grają między sobą i rzeczywiście przynajmniej 3/4 z nich się wciąga i są zainteresowane i chcą iść dalej tą drogą. I stąd moje pytanie, czy uważa pan, że wszystkie dzieciaki powinny, idąc do szkoły, mieć taką godzinę szachową? No, u nas to jest, o szkole, o której mówię, to jest chyba kwadrans szachowy. Nie, więc mnie się wydaje, że szachy są w ogóle grą, czy sportem, jak niektórzy mówią, bo rywalizacja sportowa też przecież istnieje jako podstawowa, bo wyłania się i mistrza świata, i mistrza Polski i tak dalej. Więc uważam, że każde dziecko powinno znać grę w szachy.
Tak samo jak powinno niektóre inne rozrywki umysłowe, rozwiązywanie, czy już nie mówię krzyżówek, ale powiedzmy różnych grach decyduje ten, to jest bardzo rozwijające. Uważam i w wielu polskich szkołach, w tej chwili w większości miast w Polsce są szkoły, nie wszystkie oczywiście, gdzie te lekcje szachów są prowadzone. Natomiast pojęcie jest, czy są prowadzone dobrze, czy źle. I bo to jest, zależy od talentu nauczyciela i od wiedzy nauczyciela. No trzeba mieć jednak pewne jakieś predyspozycje nauczycielskie, o czym pani dobrze pewnie wie, z własnej praktyki, żeby coś objaśnić, czy to są szachy, czy dowolny inny przedmiot, czy matematyka może być przedstawiona interesująco. Kiedyś taka książka była Lila Wanki, czy coś podobnego, gdzie przekazywano ciekawostki matematyczne i tak samo trzeba pokazywać ciekawostki szachowe. To zarówno są różne pozycje, które się podaje, mat w jednym posunięciu jest trudny do znalezienia, mat w dwóch posunięciach i tak dalej. Są różne pozycje, które powinno się pokazywać dzieciom, żeby je zachęcić do znajdowania i do, od razu do odnoszenia jakiegoś sukcesu. Oczywiście Zofia Marx jest dobrym praktykiem w prowadzeniu zajęć i nie ulega wątpliwości, że to robi z zapałem, ale różni nauczyciele są, jak wiadomo, nie tylko w szachach. A co, jakich inaczej, czy mogłabym pana poprosić o kilka wskazówek dla osób, które chciałyby popchnąć swoje dzieci w kierunku gry w szachy? Co powinni zrobić? Poza tym, że kupić szachownicę. Tak. Nie, jeżeli chcą uczyć od początku, to powinno się dziecko uczyć, że jest normalnym partnerem. W szachach przed wielu laty byli ci wielcy mistrzowie, jak Philidor, Duncan Philidor, którzy dawali swoim przeciwnikom, oni grali na stawki, to jest zupełnie inna sprawa, ale dawali przeciwnikom fory, na przykład grali bez hetmana, bez wieży i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że dziecko należy traktować poważnie, ponieważ się nauczyło ileś tam ruchów i nie bardzo wie, jak to wykorzystać, to należy traktować poważnie, że dotknięta idzie, postawiona stoi, o czym kiedyś mówiliśmy, i musi grać. Żeby wyrównać szanse jego wiedzy razem z nauczycielem, to można na przykład grać z połową figur. Dziecko się uczy, że jak wymieni te figury, które przeciwnik ma tą połowę, to jemu zostanie dużo, a tamten nic nie będzie miał. W związku z tym już jakaś strategia jest zarysowana na samym początku. I teraz taki nauczyciel, który ma tą połowę figur, powiedzmy, przegra trzy partie pod rząd, no to dostawia sobie pionka. I ten sposób uzupełnia ten komplet szachów, żeby doszło do tego, ale dziecko cały czas gra poważne szachy. Ono musi samo rozwiązać problem i samo wygrać. I na tym polega cała kwestia. No oczywiście są takie zasady, które obowiązują się jako zawodników, że nie można być dobrym szachistą, jeśli ma się miękkie serce. Dlaczego? No bo no, trzeba traktować, jak mówią, przeciwnika nie można traktować jako owieczkę, tylko jako wilka. I jest trzecia taka zasada. Kto faktycznie poświęca się szachom, zyskuje tyle samo przyjaciół, co i wrogów. To są przysłowia sprowadzone w różnych krajach, Francja, Anglia, Rosja i tak dalej. Przysłowie czy tam powiedzenia raczej. I to są bardzo ważne stwierdzenia, że szachy trzeba grać poważnie, że przeciwnik jest niebezpieczny, każdy przeciwnik jest niebezpieczny, nawet taki, co teoretycznie gra gorzej, bo możemy popełnić błąd na tyle, że on wykorzysta go. I że trzeba poważnie podchodzić do przeciwnika, tak jak i do przeciwnika w życiu niekiedy. I to jest niezwykle ważne. I trzeba zdawać sobie sprawę, że przegranie partii jest nieszczęściem dla wielu osób,
ale również i dla przeciwnika jest nieszczęściem i on może się stać wrogiem naszym, jak go ogrywamy zbyt często. I no to prawda. A sytuacja w szachach wygląda w ten sposób, że są tak zwani trudni przeciwnicy. Mimo, że są jednakowa liczba figur i bierek i tak dalej, białych i czarnych, to pojawiają się trudni przeciwnicy. I każdy, ja też miałem trudnych przeciwników i łatwych przeciwników, którymi zawsze wygrywałem albo którymi często przegrywałem. I to dotyczy każdego. To wynika z charakteru, wynika z różnych, na przykład w Mistrzostwach Polski w latach 40. było dwóch szachistów, Jan Gadaliński, Misz i Natan Borowski, który zresztą z Wilna przyjechał. I oni, równi szachiści, bo zajęli czwarte, piąte miejsca w Mistrzostwach Polski, a między jednym a drugim rezultat bezpośrednich partii był 11-0. Po prostu nie był w stanie z nim grać. To są kwestie psychologiczne. To są różne kwestie, które trudno jest wytłumaczyć nawet doświadczonym szachistom. O, tu jest drużyna olimpijska nasza słynna z Paulinem Friedmanem, Ksawerem Tartakowerem i tak dalej. Przepiórką, Makarczykiem i Rubinsteinem w środku. I Wróblem. I Wróbel to był słynny kompozytor szachowy, bo obok szachistów są kompozytorzy, którzy układają zadania szachowe. Maty i tak dalej, w jednym, dwóch posunięciach, wygrana w iluś tam posunięciach i tak dalej. I Marian Wróbel zaliczał się do najlepszych kompozytorów świata, miał nieoficjalny tytuł mistrza świata. No niestety w latach późniejszych, jak ja się z nim spotykałem, on właściwie przebywał w domu, bo był chorym, nie mógł chodzić i tak dalej, ale komponował nadal i był jednym z najlepszych. Tutaj był jednym z dziennikarzy szachowych, oczywiście też pisał reportaże i tak dalej, ale głównie był kompozytorem szachowym znanym na świecie, podobnie jak zresztą Dawid Przepiórka, który był jednym z najlepszych kompozytorów w ustawianiu pozycji. Ja jeszcze chciałam spytać, ilu mamy w Polsce szachistów takich czynnych, aktywnych? Można to jakoś w ogóle określić? No, kilkadziesiąt tysięcy, to nie ulega wątpliwości. Ale znacznie więcej jest grających w szachy. Bo kilkadziesiąt tysięcy takich, co biorą udział w różnych turniejach najczęściej, ale takich, co grają w szachy albo przypadkowo, czy grają w internecie, to jest znacznie więcej. To ponad, na pewno ponad 100 tysięcy jest takich. A można się uzależnić od gry w szachy? Od każdej gry się można uzależnić. Wielu ludzi się uzależnia od pokera, gdzie przegrywają wszystko. Tak, i oczywiście. Przy czym są tacy szachiści, którzy no, traktują porażkę lekko, ale są tacy, co przeżywają porażkę strasznie. Rozpaczają, nie mogą spać. Jak się przegra decydującą partię, jak na przykład Robert Hübner z Niemiec, jeden z najlepszych szachistów, nie dał mata eksmistrzowi świata Tigranowi Petrosianowi w trzech posunięciach i stracił 4 lata. Naprawdę? Bo 4 lata później dopiero mógł walczyć o tytuł mistrza świata. Jednym ruchem, dosłownie jednym ruchem przegrał wszystko. Nie widział mata, którego mógł dać. No. I to są takie nieszczęście, że na tym wysokim szczeblu to ludzie strasznie przeżywają niepowodzenia. Bo tracą ileś tam czasem 2-3 lata, przebili się i tylko 2 zostało, 1 odpada i walczy o tytuł mistrza, walczy, odpada, a 2 walczy o tytuł mistrza świata. To są straszne dramaty. Ja pytania mam jeszcze 2. Jedno jest pod naszą rozmową, a mianowicie pytanie jest, czy popularne jest granie w szachy bez korzystania z szachownicy, o czym pan wspominał. Czy może to już wyższy stopień wtajemniczenia? To nie jest wyższy stopień wtajemniczenia, bo przecież można dzieci nauczyć wszystkich pól od A1 do H8 czarnych i od H1 do A8 białych i tak dalej. Można się nauczyć i dzieci należy uczyć, żeby zapamiętali pola szachownicy, które są białe, które są czarne. I jak się zapamięta pola, to następnie się ustawia figury
I pojedyncze partie grane na ślepo nie są takie trudne i właściwie nawet dzieci mogłyby to opanować po jakimś czasie, tylko że nauczycielka musi to zasugerować, że spróbować, że jeden gra na szachownicę, a drugi tylko w pamięci. Oczywiście ci, którzy osiągają tam ten niezwykły poziom, taki Węgier był, Janusz Flesz, który zresztą zginął w wypadku samochodowym w Londynie. On rozegrał na 52 szachownicach, ale nawet nie o to chodzi. On po prostu dzięki tak silnej pracy mózgu wyleczył się. Że kiedy się uczył to, żeby zapamiętywać ileś tych pozycji, to on po prostu wyleczył się z jakiejś choroby. Będąc właśnie w szpitalu i tam pracując nad tym. Ten niezwykły wysiłek umysłowy, jaki polega na zapamiętaniu 52 szachownic, wszystkich pozycji i jeszcze do analizowania możliwości, daje tak nieprawdopodobną pracę umysłu, że może pociągnąć za sobą jakieś tam konsekwencje, nawet pozytywne. Moje ostatnie pytanie. Jeszcze sprawdzę, czy pod naszą rozmową pojawiło się jakieś nowe, ale nie widzę. Moje ostatnie pytanie jest... Co dla Pana jest najważniejsze w grze w szachy i dlaczego zaczął Pan w nie grać? Przede wszystkim dla mnie, trudno powiedzieć, w tym czasie, kiedy zaczynałem grać, to były czasy okupacji, krótko mówiąc, więc trudno powiedzieć. Natomiast potem przyszła rywalizacja szkolna i jednocześnie człowiek chciał odnosić sukcesy, no zostać mistrzem, arcymistrzem i tak dalej, zostać mistrzem Polski. I tak, te sukcesy sportowe raczej przeważały. No ponadto mnie bardzo interesowały różne pozycje, które powstawały i które, no, które imponowały, powiedzmy, innym ludziom. No, mogłem zaimponować innym osobom, szachistom, że taki ruch znalazłem świetny. Ja chodziłem na spacery z Januszem Szpotańskim, może pani słyszała takie nazwisko. W swoim czasie on był tam w moim klubie i on zawsze sprawdzał różne wiadomości, sprawdzał moją całą wiedzę i on twierdził, zawsze on był taki, miał ostre sformułowania, że nie ma żadnego pojęcia o niczym, ani o historii, ani o polskim, ani o językach, ani o tym i owakim. I on stosował taki bardzo ostry, zresztą miał taką metodę, przychodził do kursu i do IMKI, ten dom kultury obecnie potem się nazywa, przedtem to jeszcze była IMKA, czyli już ten młodzieżowy dom kultury. I tam właśnie mówił, co to za beztalencia dzisiaj przyszły. Albo, że ktoś tam nie ma pojęcia, że wieża i że hetman i skoczek jest lepszy od hetmana i gońca. Jak nie ma pojęcia, to się nie nadaje do gry w szachy. A potem jak ktoś opuszczał, to mówił, no dobrze, że odszedł, bo on się nie nadaje, nie ma wytrwałości. I takie rzeczy, takie czasem surowe podejście ma swoje plusy. Mi się to akurat podobało. Ja z nim bardzo chętnie dyskutowałem, nawet mając 15 lat, chociaż się bałem coś powiedzieć, bo byłem krytykowany, ale niemniej jednak, bo on miał jednak niebywałą wiedzę, kończył polonistykę, rusycystykę i tak dalej. I tak się to, a potem no sukcesy sportowe, nie dodam jeszcze, że zwiedzanie wielu krajów. Przy czym dawniej turnieje trwały po trzy tygodnie, po miesiąc. Można było zobaczyć spektakle teatralne, kinowe, zobaczyć muzea i tak dalej, zwiedzić kraj, były wycieczki. Wszystkie. Teraz to wszystko idzie w szybkim tempie i człowiek gra, tylko siedzi w hotelu i kończy partię, wychodzi na kolację, śpi, przygotowuje się i tak dalej. A czy w czasach pandemii grało się z własnych komputerów w domu? Ja czasem, jak po prostu, żeby podejmować szybkie decyzje sędziowskie, to czasem się tam bawię w szachy komputerowe. Widzę, że są jeszcze pytania jednak. Jest pytanie, a mianowicie pytanie do pana Andrzeja. Jan Nepomniachtchi, czy Magnus Carlsen i dlaczego? Jan Nepomniachtchi wygrał turniej pretendentów, czyli turniej, gdzie wyłania się
challengera dla mistrza świata. Jest to znane od dziesiątków lat, gdzie taki system wyłaniania challengera, który później walczy, gra w meczu o mistrzostwo świata z obrońcą tytułu. I no, Jan Niepomiastczyk jest człowiekiem niezwykle utalentowanym, wielokrotnie z nim rozmawiałem, który interesował się przez wiele lat grami umysłowymi i może nie przykładał się do szachu w takim stopniu, jakim mógł. Tym razem turniej był bardzo dziwny, bo 7 rund zostało zagranych w 20 roku, w marcu 20 roku, a 7 rund w kwietniu tego roku. Na przełomie marca i kwietnia tego roku, więc po rocznej przerwie kontynuowali, więc turniej był trochę dziwny, różne rzeczy się tam działy, ale został wyłoniony bardzo silny kandydat na mistrza świata. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że to jest człowiek oddany szachom, dość sympatyczny człowiek, muszę powiedzieć, i on może zagrozić Carlsenowi, odebrać mu tytuł. Mam nadzieję, że taka odpowiedź usatysfakcjonuje pana Mateusza, który nas o to zapytał. Ostatnie pytanie na koniec. Najważniejszy, najlepszy szachista Polski wszechczasów to kto? I dlaczego oczywiście? Akiba Rubinsztejna, dlaczego to już mówiłem, że mógł walczyć o tytuł mistrza świata jako jedyny Polak? Patrzę, nie mam więcej pytań. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że nie tylko ja dzisiaj wieczorem rozłożę szachownicę i ja będę próbować. Moje dzieci na pewno pójdzie im lepiej. Ale bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za tą rozmowę, bo rzeczywiście było to bardzo interesujące. Interesujące, że mogliśmy się dowiedzieć więcej i że dziękuję za to, że opowiedział Pan o tym w taki sposób, że rzeczywiście szachy, przynajmniej dla mnie, zaczęły być fascynującym sportem. Dziękuję bardzo, mnie również było niezwykle miło z Panią rozmawiać i ze wszystkimi słuchaczami. Bardzo dziękuję. Kłaniam się pięknie. Dziękuję.